Znajdujemy się w Kukowie, województwo warmińsko-mazurskie. Jestem młodym rolnikiem, już nie takim młodym, bo prowadzę gospodarstwo do około 8 lat. Skorzystałem z premii młodego rolnika i dzięki temu udało się założyć własne gospodarstwo przy pomocy współpracy z gospodarstwem ojca. Przez ten okres czasu udało mi się wydzierżawić, jak i zakupić ziemi. Razem z ojcem gospodarujemy na około 100-120 hektarów ziemi z dzierżawami. W tym roku udało skorzystać mi się z wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości z Kowru pozyskać 45 hektarów pola. To pozwala nam bardzo przyszłościowo myśleć w kierunku produkcji bydła, jak mlecznego, jak i mięsnego. Jednak głównym problemem, który w naszym gospodarstwie, to jest już brak budynków. Obecne poniemieckie budynki z 1914, jak i 1904 roku są cały czas użytkowane do produkcji bydła mlecznego, adaptowane, przerobione na wolnostanowiskowe. Jeszcze jedna obora jest po części uwięziowa, służąca bardziej jako hala udojowa. Bydło staramy utrzymywać się właśnie systemem jakby naturalnym, tak? W miarę możliwości i wszystkie bydło jest pastwiskowane, ma zapewnione wybiegi i krowy cały czas utrzymujemy, żywimy systemem pastwiskowym. A ile jest sztuk? Obecnie doimy około 40 sztuk. Myślę, że do końca sezonu tego roku dojdziemy do około już 45-50 sztuk. W zależności jak wyskoczy, będzie jakieś jeszcze brakowanie, bo mamy tu jeszcze stado 20 jałówek. Część właśnie jest zacielana już na wycieleniu do jesieni, a część będzie właśnie w tym okresie letnim zacielana, więc dopiero one jakby już w przyszłym roku wejdą nam do stanu. Czyli docelowo ile będziesz miał? Docelowo na tą chwilę budynki pozwalają mi utrzymywać 60 sztuk, tylko teraz muszę w międzyczasie wybudować jakąś wiatę na młodzież, tak? Na małe jałowiczki, plus teraz od jakiegoś roku staramy się zachowywać w gospodarstwie byczki do opasu jako dodatkowe źródło dochodu. Przy naszym areale mamy bazę paszową wystarczającą, żeby je wykarmić. A sprzedaż bel to jest biznes, raz na parę lat się naprawdę się to opłaca. Tak naprawdę koszt wyprodukowania dobrej sianokiszonki beli to jest te 100 zł, a cena to jest naprawdę 100 zł i tak naprawdę to jest tylko praca, tak? Więc wolimy to puścić przez zwierzaki własne, sprzedać 10-15 byków jako dodatkowe źródło dochodu. A powiedz, jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o sianokiszonkę, jeżeli ją wyprodukujesz, to za ile ją sprzedajesz? No, staram się co najmniej te 100 zł, tak? Te chociaż koszty, a cena coś, żeby jakiś zarobek, to 130 zł. No, staramy się... A co to jest za balot? No to jest 120 na 130, nową prasą, stała komora z nożami, bardzo dobrze bite użytki, zielone to są życice, lucerny, więc pasza jest, że tak powiem, nawożona, wysokiej jakości i sprzedaż poniżej tej ceny to jest, że tak powiem, nieopłacalny, tak? No bo koszt nawozów, usługa siania, same nasiona i sama pasza ma swoją wartość. A jeżeli chodzi o zboża, to sprzedajesz coś? Jeżeli plon pozwala, to sprzedajemy, staramy się kilka łódek, że tak powiem, sprzedać. Głównie wszystko nastawiliśmy się na zboża o zimę, pszenżyto, żyto. Jeżeli stanowisko jest po jakiejś lucernie, dobre gliny, to obsiewamy to pszenicą o zimę. A tak staramy się wszystko pszenżytem, żytem, a ewentualnie pszenicą, żeby mieć słomę, jak i o zimę zapewniają właśnie plonowanie. No bo wiosny są, że tak powiem, kapryśne, z małą ilością opadów. Zboża jare to tylko z upraw jarych to kukurydza i w tym roku doszedł łubin, ewentualnie groch siewny. Jako też źródło wysokobiałkowej paszy, dodatek do zbóż śrutowanych w gospodarstwie. A jak u Ciebie funkcjonują międzyplony o zimę? Coś siejesz? Nie siejemy, ponieważ właśnie nie mamy zbytnio gdzie. Wszystkie areał jest przeznaczony pod oziminy, a to co zostaje to jest tylko pod kukurydzę. Ewentualnie wiosno, jak nie zdążymy jesienią zaaplikować obornik, to jest jeszcze wiosno przed samym siewem aplikowany i orany. Głównym problemem, mówię, uważam młodych rolników, to jest brak dostępności do ziemi, tak? I na przykład uważam, że premie młody rolnik powinny być bardziej powiązane z rentami strukturalnymi, bo renty strukturalne były jednym z lepszych programów pomocowych, które były wspierane w polską wieś. Dzięki tym środkom rodzice mogli, że tak powiem, mieć zapewnione środki do emerytury, tak? Przez 10 lat wcześniej mogli przekazać młodemu pokoleniowi, które miało inny pomysł na
prowadzenie tego gospodarstwa. W tej chwili brak premii, znam wiele przypadków osób, które na przykład nie mogły przystąpić do przetargu, bo jeszcze nie prowadzą gospodarstwa. Albo do tej pory ktoś, kto 5 lat nie prowadził gospodarstwa, mimo że był stąd, był młodym rolnikiem, nie miał szans przystąpić do przetargu. Teraz po zmianach przepisów to jest dopuszczone, jednak no mówię, brak ziemi i właśnie możliwość w gospodarstwach, jeżeli ktoś ma 30 hektarów czy 20 i teraz, żeby dostać premię, musi prawie to całą ziemię wyrwać od własnych rodziców i pozbawić ich dochodu, powoduje to, że młodzi, którzy chcą, że tak powiem, idą do miasta, uciekają, tak? I wieś w Polsce w perspektywie paru lat na pewno się zestarzeje. Względem Unii Europejskiej jesteśmy w czołówce młodych rolników, jednak polityka krajowa, wykorzystanie środków też uważam, że powinna być w części zmieniona, bo te środki, które są, że tak powiem, z budżetu krajowego i unijnego, czyli obywateli Unii, po części są marnowane, tak? No bo jeżeli dopłacamy do uprawy truskawki ekologicznej, a nie do produkcji dżemu ekologicznego, tak? Jeżeli dopłacamy do czegoś, tak? Zacznijmy dopłacać do produkcji. No w tej chwili czasami uważam, że lepiej zająć się produkcją dopłat niż produkcją mleka czy opasów, tak? Bydła mięsnego, no bo uprawa, załóżmy, soczewicy jako warzywa w ekologii, talerzowanie i uprawianie tego w koło jest bardziej dochodowe, mniej zajmuje czasu i jest pewny pieniądz, tak? I to na tę chwilę jest wielkim problemem. Ten słynny zielony Green Deal to znowu jest promowanie gospodarstw, które, że tak powiem, nie produkują. No, teraz podczas koronawirusa był piękny przykład, jak ekolodzy, że taką ekologia nas nakarmi. No, wystarczyło 2 tygodnie i sklepy wielkopowierzchniowe, jak inne, świeciły pustkami. Ludzie zauważyli, że ta żywność może nie dojechać, tak? Póki co jesteśmy krajem samowystarczalnym. Jednak dopłaty trochę psują polską wieś, bo kiedyś ludzie cały czas produkowali, bo żyli z produkcji, a teraz duża część rolników żyje, że tak powiem, tylko z dopłat. Czekają, kiedy przyjdą dopłaty, kiedy będzie suszowe, będzie trzynastka, tak? Zamiast inwestować w swoje gospodarstwa, to tylko, że tak powiem, odcinają kupony. Dokładnie rozumiem, o czym mówisz, natomiast jednak przy takiej ilości hektarów masz perspektywy na rozwój i co zamierzasz tutaj zrobić, bo zostałeś jednak mimo wszystko. No, pracowałem zawodowo w terenie, byłem przedstawicielem handlowym i powiem, że to była dobra lekcja docenienia tego, że będąc rolnikiem się jest na własnym warsztacie, tak? Mogę, dzisiaj pracuję, ja podejmuję decyzje, jest to faktycznie hazard, no bo to jest rolnictwo, to w dzisiejszych czasach to jest hazard, to jest interdyscyplinarna no, zawód, który jednego dnia muszę być mechanikiem, agronomem, genetykiem, żywieniowcem, podejmować decyzje, to nie wiem, siejemy, to uprawiamy, teraz pryskamy, tak? I to wpływ, dzisiaj kosimy trawę, którą będziemy karmić nasze zwierzęta przez cały rok, dokarmiać, a czy w sobotę, czy jutro nie zacznie padać deszcz i ta pasza nam zgnije i zostaniemy bez bazy paszowej. To każdego dnia podejmujemy decyzje, które czasami albo wychodzą, albo nie. No i udało mi się właśnie pozyskać te hektary i mamy, no, z dzierżawami własnego mamy 50 hektarów własności z ojcem, ja 20, ojciec 30, plus ta dzierżawa z Kowru na 10 lat. Te 40 hektarów i dzierżawy ustne, tak? A większość dzierżaw ustnych właśnie jest tylko z tego względu, że ktoś po prostu ma hektary, nie chce ich sprzedać, bo ma dopłaty, tak? I to jest jego pewny dochód. Przez dopłaty ja nie mogę kupić, bo on tego nie sprzeda, bo co rok ma pewno kasę. Majątek cały czas, a pieniądz wpada, ja uprawiam. No ale ja mam teraz gdzie paszę, tak? I to powoduje, blokuje. Są naprawdę miejsca, że gospodarstwa są 15-20 hektarowe. Cena ziemi dochodzi do takich cen, że to jest zaporowa. Tak? Już jest nieopłacalny zakup ziemi, jeżeli na Podlasiu 100 tysięcy za hektar, no to 10 hektarów to jest 1 000 000 zł. No a co to jest tak naprawdę 10 hektarów? Gdzie potrzebny jest i park maszynowy, i budynki. No. Udało mi się pozyskać to właśnie ziemię. No i teraz stoimy przed decyzją wybudowania budynku inwentarskiego. Co to będzie za budynek? Chciałbym wybudować, najbardziej marzy mi się obora w stylu Wolf System, drewno klejone, bardzo otwarta, zimna. Jesteśmy na poniemieckich terenach i właśnie to drzewo, obecnie wykorzystujemy poniemiecką stodołę, zwierzęta czują się świetnie w drewnie. Ogólnie bardzo podoba mi się drewno i planuję wybudowanie w tym roku wiaty, ale takiej wiaty paszowej właśnie dla jałówek właśnie z drewna, żeby zapewnić im schronienie na zimę.
i dokarmianie w sezonie. Ale systemem gospodarczym zamiast to robić? No obecnie ceny usług budowlanych i brak dostępności do budowlańców skłaniają mnie właśnie ku temu, żeby kolejny budynek sposobem gospodarczym postawić. Już jeden budynek dostawiłem do stodoły właśnie sam, własnym kosztem i zaoszczędzone środki są naprawdę olbrzymie. Tak? Względem ale jakie tego, to są koszty? W sensie powiedz mniej więcej o wielkości, ile możesz zaoszczędzić razem z to sam budynek samemu. Wybudowałem z pomocą budowlańca, majstra za 50 tysięcy, a firma wyceniła to za 300. No to jest no, duża różnica. Mhm. 250 tysięcy no, to jest naprawdę jest ogrom. No. A ten budynek, który chciałbyś postawić, to ewentualnie na ile sztuk by był docelowo? Nowa obora, no to myślimy tak co najmniej 60-80, no może 120, ale to też przy problemie ludzi do pracy jednak, przy zwierzętach i uprawie, zapewnieniu bazy paszowej to jest co robić i trzeba po prostu mieć ludzi. Nie można też się nastawiać na ludzi, że to nam zrobią, bo jest problem z pracownikami. Tak? Póki co jesteśmy gospodarstwem rodzinnym, samowystarczalnie, tak naprawdę pracuję ja, ojciec, żona zajmuje się całą biurokracją, która z każdego miesiąca na miesiąc się powiększa, dochodzą nowe regulacje, nowe spisy, teraz BODO doszło, tak, nas kolejny rejestr, środki ochrony roślin, książka leczenia, rejestracja przemieszczenia, padnięcia, teraz jeszcze folie, opryski, no naprawdę jest co robić. Czasami to jest problem, żeby był czas pojechać w końcu w pole, bo trzeba do trzeciej spędzić w mieście. Tak, plus jeszcze modernizacje, dopłaty, to poprawa wniosku na maszyny, to coś trzeba znaleźć, to aneks do umowy, to trzeba wyjechać do Olsztyna. Więc mówię, czasami jest problem, że człowiek by chciał faktycznie tydzień popracować i zająć się pracą. Mówiłaś też o tym, że był taki czas, że faktycznie doceniłeś to, że żona ci w wielu rzeczach pomaga, tak? Była do tej pory w domu. Poszła do pracy i zostałeś sam. I co się wtedy wydarzyło? No bo jak żona poszła do pracy, chciała wrócić do pracy zawodowej, no doceniłem to, ile tak naprawdę jej osoba pomagała w gospodarstwie. Wszystkie właśnie przemieszczenia, rejestracje, nawet zakup jakiejś awarii części, tak? To ja mogłem ten czas poświęcić, żeby to rozłożyć, skręcić, a żona w tym czasie przywiozła te łożysko czy tą część, którą czasami, ewentualnie gdzieś nawet dalej po coś pojechała, ja mogłem w tym czasie coś zrobić innego. Plus no, zajmowanie się dziećmi, tak? Cały ten dom, cała praca w domu, którą, że tak powiem, większość nas, mężczyzn, nie docenia, tak? To jest naprawdę ogrom. Podziwiam szczerze teraz kobiety, bo one pracują 24 na dobę. Tak osobiście uważam, że rząd powinien dla każdej kobiety, która ma dziecko, jedno dziecko, o rok szybciej pozwolić przejść na emeryturę, bo każda, nie wiem, dwójka, trójka dzieci to są trzy razy więcej pieluch, trzy razy więcej prania, obiady, kolacje, wieczorem jeszcze pomoc w lekcjach, a jeszcze przecież jej praca zawodowa też, ona też ma swoje obowiązki. Plus cały dom na głowie, tak? I to jest naprawdę, kobiety względem mężczyzn pracują dwa razy więcej i to nie ma co ukrywać, tak? Jesteśmy w trakcie zbioru siano-kiszonki w naszym gospodarstwie. Jest to w tym roku dość późny termin, bo 3 czerwca. Zawsze zbieramy koło 25, jednak w tym roku ze względu na suszę i niskie temperatury trawy są dopiero w optymalnej fazie. Obecne plony są bardzo obiecujące i bardzo dobre. Z działki, którą wczoraj zebraliśmy z 6 hektarów, uzyskaliśmy 94 bele siano-kiszonki. Obecnie jesteśmy na działce 4-hektarowej w trakcie zbioru, gdzie uzyskamy plon około 25 bel z hektara. Jest to świeża mieszanka w tamtym roku założona, składająca się głównie z życic wielokwiatowej i westerwolskiej. Mieszanka z Sowula Krasula Premium. Jesteśmy bardzo zadowoleni z plonów. Myślimy, że będzie to rok bardzo dobry do produkcji siano-kiszonek, który pozwoli zapewnić bazę paszową na przyszły rok z zapasem. Tak? Po zbiorze zostanie rozsiany saletrosan, ewentualnie gnojowica z pobliskiej, z gospodarstwa od nas, ewentualnie z fermy pobliskiej trzody chlewnej.